Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj pokażę, w jak prosty sposób ukisić kapustę na srogą zimę w słoikach. Do tego będę potrzebować, już kupujemy 10-kilogramową kapustę puszatkowaną, sól kamienna, kminek cały i marchewka wcześniej już starta. Przygotowuję się w taki prosty sposób. Biorę kapusty, jeszcze jedną garść. Do tego trochę marchewki. Płaską łyżeczkę soli kamiennej do takiej zawartości. Trochę kminku. Niektórzy nie muszą dodawać marchewki czy kminku, jak kto lubi. Ja akurat lubię właśnie z marcheweczką, bo ładny kolor daje nam. Wszystko mieszamy, żeby nam się połączyła sól z marchewką. I całość wkładamy do słoików. Lekko tylko ugniatamy. Zasada, jak za chwilę dołożę do słoika całość, to pokażę, co trzeba zrobić, żeby nam kapusta się ładnie ukisiła. Jeszcze trzeba ugnieść. Ona na razie nie ma soku, ale już na drugi dzień puszcza ładnie soczek. Jeszcze jedną warstwę. I znowu marchewki. Trochę. Bardzo prosta do zrobienia i przetrzymuje ją rok, nawet ponad rok. Nic się nie dzieje z taką kapustą. Teraz wkładamy. A już jest bardziej, już będzie soczek powoli się robił. Tyle od góry, gdzieś sobie zostawiam miejsca, ponieważ teraz ja akurat wałkiem do ciasta robię taki otwór do samego dna. Tak napełnione słoiki stawiam na tacce i przykrywam ściereczką do rana. I później każdego dnia rano trzeba lekko ugnieść, znów zrobić dziurkę i tak przez kilka dni, to Państwu już później pokażę, kiedy się zakręca słoiki. To by było na tyle, ciąg dalszy nastąpi. Witam w trzecim dniu kiszenia kapusty w słoikach. Każdego dnia, rano i wieczorem, ugniatam tłuczkiem do ucierania ciast, lekko bokami ugniatam w słoikach i zasada dziurka zrobiona do samego spodu słoika. Na koniec przykrywam wszystko ściereczką i do kolejnego dnia czekamy. W ostatnim dniu, gdzieś piąty, szósty dzień powinna już się ukisić, pokażę Państwu, jak kończy się proces
kiszenia kapusty. To jest chwileczka tylko pracy. Na koniec filmiku podam dokładny skład, co ile czego trzeba dawać i ile słoików na 10 kg potrzeba. Do zobaczenia wkrótce. Już by się zjadło tą kapustkę, ale jeszcze. Witam serdecznie. Po 6 dniach ugniatania kapusty, tak jak mówiłam, tłuczkiem do samego spodu i dziurkę robiliśmy. Dzisiaj już przestała pracować kapusta. Dociskam ją teraz równo z każdej strony wokół. Także soczek nam wypływa do góry. I będziemy już zakręcać na zimę. Z 20 kg wyszło mi w tym roku 18 słoiczków. Wycieramy do sucha i zakręcamy przygotowanymi wcześniej wyparzonymi wieczkami. Tak postępujemy z każdym słoiczkiem. Jak widać, już nie pracuje kapusta. I odkładamy, wynosimy później do piwnicy na całą zimę. Przepis zostanie dołączony na końcu filmiku. Dziękuję Państwu bardzo i życzę smacznego.